ja jestem bardzo ostrożny wobec takiego, nazwijmy to, mechanicznego przenoszenia rozwiązań z innych krajów do Polski. No bo jak mówimy o tym, że w Stanach Zjednoczonych takie zabezpieczenie, czy jako wkład własny można wykorzystywać, no to powiedzmy jednak bardzo otwarcie, że w Stanach Zjednoczonych zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka wyłącznie. Jakbyśmy wprowadzili takie rozwiązanie w Polsce jednocześnie, no to wtedy ta rozmowa będzie inna. Natomiast w Polsce, jak wszyscy, którzy wzięli kredyt, wiedzą doskonale, zabezpieczeniem kredytu nie jest wyłącznie hipoteka. Jest jeszcze weksel in blanco. I bank będzie windykował, jeśli kredyt przestanie być spłacony, nie tylko z nieruchomości, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie wysyła się brzęczący list i sprawa jest załatwiona. Człowiek jest uwolniony od ciężaru kredytu hipotecznego. Tam tak jest, ale w Polsce tak nie jest. I teraz ja jeszcze, proszę bardzo, jeżeli zastanawiamy się, po co jest wkład własny, to jak rozumiem, wkład własny jest po to... Wkład własny taka, przy kredycie. Przy kredycie. I taka jest logika podnoszenia tego wkładu własnego, 5 punktów procentowych, żeby kredyt hipoteczny trafiał do osób, które są w stanie go spłacić. Jeżeli my teraz mówimy tak, ty oszczędzasz na emeryturę i my oczywiście bardzo lubimy obywatelu, że ty oszczędzasz na emeryturę, bo dzięki temu, że ty oszczędzasz na emeryturę dodatkowo poza obowiązkowym systemem, to prawdopodobieństwo tego, że ty będziesz w takiej nędzy na emeryturze, że będzie ci trzeba pomagać z pomocy społecznej, czyli wszyscy inni obywatele złożą się na twoje utrzymanie, się radykalnie zmniejsza. I w związku z tym co? No ale jeżeli jest tak, to ty albo będziesz oszczędzał na emeryturę, albo pokazujesz, że masz zdolność do wzięcia kredytu. Albo masz zdolność do wzięcia kredytu, bo jesteś w stanie wygenerować strumień środków, który pozwoli ci ten kredyt spłacać, albo wygenerujesz strumień środków na to, żeby żyć godniej, dostatniej na emeryturze. Tych środków się nie da podzielić, powiedzieć, to jest i na jedno, i na drugie, bo jak się coś zdarzy w życiu niedobrego, a usłyszeliśmy ostatnio, że no, ćwiczymy to tak na kredytach frankowych, ale nie jest powiedziane, że tak nie będzie przy kredytach złotowych, no to albo te środki pójdą na spłatę kredytu i wtedy nie będzie na emeryturę, tak? Ale oczywiście... I bieda... No. Ale właśnie na tym cała rzecz polega. Na tym polega zabezpieczenie w postaci różnego typu polis ubezpieczenia na życie czy środków zgromadzonych, że jak się zdarzy coś takiego, że człowiek starczy zdolność do spłacania kredytu, to z tamtych środków spłaci kredyt, oczywiście stracąc zabezpieczenie emerytalne, to dodatkowe trzeciofilarowe. Ale może się tak nie zdarzyć i wtedy ma i zabezpieczenie, i mieszkanie. A tak to ma przynajmniej mieszkanie.